Cześć Wam wszystkim, tutaj Lujace. Witam Was w kolejnym odcinku Wszystko o koniach. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy temat, tylko że pierwszy jego wątek będzie dosyć smutny, ale myślałam, że zrobię o tym odcinek, bo może nie wszyscy o tym wiedzą. Ale dzisiaj będzie odcinek o koninie, czyli o mięsie z konia, o końskim mleku, właściwie o mleku z odklaczy oraz o końskim włościu, czyli dlaczego są wykorzystywane rzeczy, które, no wiecie, są też wykorzystywane z innych zwierząt. Jak wszyscy wiemy, każdy z nas je wołowinę, kurczaka, no wiecie, każdy z nas je jakieś zwierzę. Ale konina to, no wiecie, ten kto kocha konie pewnie by nigdy nie zjadł koniny. Ja też nigdy nie zjem koniny, więc jeśli właśnie żebyście wszystko wiedzieli, to dzisiaj właśnie dowiecie się bardzo ciekawych rzeczy o mięsie z konia, o mleku końskim i o końskim włościu. Także zapraszam do oglądania. Na początek informacje o koninie. Konina, mięso z konia, charakteryzuje się wysoką zawartością białka i niską zawartością tłuszczu. Produkcja. W 2002 roku 14 krajów produkujących najwięcej koniny wyprodukowało jej 700 tysięcy ton, z czego 2/3 w 6. Pierwszy kraj to Chiny, drugi Meksyk, trzeci Kazachstan, czwarty Włochy, piąty Argentyna i szósty Mongolia. Spożycie koniny w Europie wynosiło w 2001 roku 153 tysiące ton. Kulinaria. Świeże mięso z konia charakteryzuje się żywo-czerwoną barwą i dość dużą twardością. Zawiera jednak stosunkowo dużo wody. Z koniny można przyrządzać zasadniczo wszystkie dania, które przyrządza się z wołowiny i baraniny, gdyż mięso jest dość podobne do tej drugiej. Konina jest dość twarda po przyrządzeniu, dlatego warto przed podjęciem obróbki termicznej wykonać marynowanie. W tym celu pokroić koninę na plastry w poprzek włókien mięśniowych i te plastry zanurzyć na od 4 do 12 godzin w roztworze z 3 części wody i jednej części octu. Dobrze jest do zaprawy octowej dodać przyprawy: pieprz, ziele angielskie, czosnek. Po marynowaniu mięso staje się miękkie i zmienia barwę na fioletową. W przypadku obróbki termicznej przygotowuje się krwisty, prawie surowy stek albo długo duszone mięso. Średnio wysmażona konina, zwłaszcza jeśli nie była marynowana, jest twarda. Z koniny przyrządza się tatara i carpaccio. W sprzedaży spotkać można także czasem cabanos z koniny oraz kiełbasę, również suszoną z koniny, o specyficznym smaku. Ze względu na ten specyficzny smak końskiego mięsa, rodziny z koniny wymagają mocnego przyprawienia. I to były właśnie takie ogólne informacje, a teraz bardziej ciekawe informacje. Konina. Czy mięso z konia jest zdrowe? Dlaczego w Polsce nie jada się już koniny? W polskiej kuchni od kilku lat wśród mięs dominuje drób i wieprzowina. Kulinarni eksperci dążą zaś do popularyzacji dziczyzny, baraniny czy cielęciny, która teraz jadana jest głównie przez osoby bogatsze. A co z koniną? Dlaczego w Polsce nie jada się już mięsa z konia? Czy konina jest zdrowa? Dlaczego w Polsce nie jada się koniny? Konina nigdy nie była najpopularniejszym z mięs, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Są inne kraje, gdzie bez większych problemów można kupić np. kiełbasę z konia, szczególnie we Włoszech. W Polsce mięso to jedano jedynie, gdy nie było innego wyboru. Na przykład w czasach PRL-u dodawano ją do kabanosów. Mimo iż nasz kraj jest jednym z największych w Europie eksporterem koniny, w Polsce jej się nie jada. Przyczyniły się do tego dwie rzeczy. Nasze przywiązanie do tych zwierząt, które coraz częściej zamiast pracy na roli kojarzone są ze stadninami i postrzegane są podobnie jak psy w kategorii przyjaciela człowieka. Drugim powodem jest mit, jakoby konina była niezdrowa i powodowała m.in. biegunkę. Ile w tym prawdy? Czy konina jest zdrowa? Co ciekawe, nie ma podstaw, aby twierdzić, iż konina jest mięsem słabej jakości. Co więcej, z uwagi na sposób odżywiania się koni, które w wyborze pasz potrafią być dość wybredne, uznaje się, że mięso z koni jest wolne od chemii, którą faszerowany jest np. drób.
Dodatkowo konina, zbliżona z składem chemicznym do wołowiny, jest o niej lepiej przyswajalna i podobno smaczniejsza. Jak smakuje koń? Mięso z konia jest czerwone. Odcień może być lekko przechodzący w brąz i dość twardy, dlatego na przykład przed smażeniem warto jest zamarynować. Konina z smakiem zbliżona jest do wołowiny, jednak jest o niej trochę bardziej słodka. W Europie o wiele częściej konina trafia do psich i kocich misek niż na nasze talerze. Zwyczajowo koniny nie je się m.in. w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, stąd tak duży wydźwięk afery dotyczącej zawartości koniny w mrożonkach z mięsa wołowego, która swego czasu zawładnęła opinią publiczną. I to były właśnie informacje o końskim mięsie, a teraz zobaczcie, jak wygląda końskie mięso. Okej, teraz pora na informacje o końskim mleku. Także zaczynam. Lecznicze właściwości. Mleko klaczy wykazuje pozytywne działanie u pacjentów z chorobami serca. Przy chorobach skóry stymuluje wzrost ziarniny, przyspiesza procesy gojenia się ran. Pomaga w leczeniu wrzodów żołądka, ułatwia detoksykację organizmu i spowalnia starzenie się komórek. Bogactwo witamin i składników. Odpowiedni skład witamin i związków mineralnych zawartych w mleku klaczy powoduje, że znajduje ono zastosowanie w leczeniu anemii. Ze względu na dużą zawartość linozymu jest pomocne w rekonwalescencji, a duża zawartość kwasu linolowego korzystnie wpływa na komórki nerwowe. Wzmocnienie układu odpornościowego. Mleko klaczy jest środkiem pomocniczym w okresie przed szczepieniami oraz podczas leczenia antybiotykami. Ochrania skórę przed niekorzystnym wpływem grzybów, bakterii i wirusów. Eliminuje czynniki alergizujące. Wsparcie przy problemach skórnych. Laktoferyna zawarta w mleku kobylim zmniejsza rumień, świąt, suchość skóry i przez naskórkową utratę wody. Właściwości immunomodulacyjne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne laktoferyny mogą także zmniejszać ryzyko nadkażeń, zwłaszcza u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i łuszczycą. I to były właśnie takie co bardziej zdrowotne. I teraz, czy warto pić końskie mleko? Mleko końskie, czy warto je pić? Mleko od klaczy nie jest napojem popularnym w Europie, natomiast w krajach azjatyckich stanowi nierozłączny element menu tamtejszej ludności. W Europie, w tym także w Polsce, jest kilkadziesiąt farm, na których pozyskuje się mleko od klaczy. Co ciekawe, produkcja sięga ponad 1 miliona litrów na rok. Mleko od klaczy nie jest napojem popularnym... To jest to samo napisane. Co czyni mleko klaczy tak wartościowym i rozchwytywanym dobrem? Nic innego jak właściwości odżywcze porównywalne z właściwościami mleka kobiecego. Walory mleka klaczy. W mleku klaczy znajdziemy witaminy A, B1, B2, B12, C i E, a także enzymy oksydazę, diastazę, katalazę, lipazy i fosfatazę. Mleko zawiera mało tłuszczu, także mniej wapnia i białka niż mleko krowie. Jest źródłem albumin i globulin oraz niezbędnych aminokwasów, czyli tryptofanu, lizyny i metioniny. Ponadto cechuje je zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych w postaci kwasu linolowy, linolenowego i arachidowego. Struktury białkowe mleka klaczy różnią się od białek mleka krowiego. Mleko klaczy jest uznane za mleko typu albuminowego i zawiera znacznie mniej substancji mogących być alergenami.
Mleko klaczy cechuje jednak wysoka zawartość cukru mlecznego, czyli laktozy, w związku z czym jest ono słodkie w smaku. Tłuszcz w mleku klaczy ma również specyficzną budowę, która uniemożliwia zebranie z tego mleka śmietany. Mleko klaczy się nie ścina. Mleko, które leczy. Mleko klaczy może być bezpiecznie spożywane przez człowieka na całe życie. Niekiedy też zalecane są terapie z wykorzystaniem tego mleka. Wówczas leczenie trwa co najmniej od 4 do 8 tygodni. Zastosowanie lecznicze mleka klaczy. Atopowe zapalenie skóry, łuszczyca i przewlekłe wysypki, miażdżyca naczyń tętniczych, depresja i zaburzenia nerwicowe, infekcje dróg oddechowych, choroby i niedomogi odporności, rekonwalescencji po ciężkich chorobach, silnych lekach i operacjach, choroby układu pokarmowego i choroby reumatyczne. Czy wiesz, że z mleka klaczy wyrabiany jest przez nomadów humus, czyli napój alkoholowy, który powstaje jako efekt fermentacji mlekowej i alkoholowej. Mleko jest wlewane do skórzanych bukłaków i w nich przechowywane. Bukłaków tych się jednak nie myje. Napój jest podobno bardzo pożywny i w krajach Azji uznawany jest za produkt leczniczy. Z kumysu wyrabiany jest arak, czyli tradycyjny azjatycki likier. I to była właśnie informacja o właściwościach końskiego mleka. A teraz zobaczcie, jak zdjęcia związane z końskim mlekiem. Pora na ostatnią część tego odcinka, czyli końskie włosie. I tutaj mam taką stronę. Końskie włosie w materacach. Produkt z historią. Dziś końskie włosie używane jest w produkcji materaców dość rzadko, choć w przeszłości było wykorzystywane w tym celu na znacznie szerszą skalę. To niedoceniany materiał, do którego zaczyna się powracać wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ekologiczne komponenty. Końskie włosie, które czasami można znaleźć w materacach, pozyskiwane jest z grzywy lub ogona. Jego właściwości mogą się nieco od siebie różnić w zależności od rasy, klimatu czy nawet diety zwierzęcia. Na szerszą skalę wykorzystuje się do produkcji pędzli malarskich, żyłek wędkarskich, instrumentów muzycznych, a czasami nawet biżuterii. Jest materiałem docenianym także przez producentów mebli. Historycznie niezwykle mocno powiązane ze Szwajcarią, o której mówiono nawet, jest utkana z końskiego włosia. Tam używano go już w IX wieku. Jeśli przyjrzeć się strukturze włosia, można zauważyć, że zbudowany jest z dwóch elementów. Wewnątrz znajduje się kanalikowy rdzeń, który pokryty jest charakterystycznymi łuskami. I to właśnie taka budowa nadaje mu specyficzne właściwości. Końskie włosie bardzo wolno chłonie wodę, ponieważ pokrywa je warstwa naturalnego oleju. W połączeniu z dość sztywną strukturą, materiał w praktyce można uznać właściwie za nieprzemakalny. Sztywność ta wykorzystywana była na przykład w produkcji materiałów, ponieważ pierwotnie krynolina składała się właśnie z warstwy tego materiału i bawełnianej bądź lnianej podszewki. W materacach warstwa końskiego włosia idealnie usztywnia całą konstrukcję. Długie włókna są mocno ścinane, a to sprawia, że powstaje warstwa odporna na działanie płynów. Nie jest to jednak jedyna zaleta końskiego włosia. Doskonale także odprowadza wilgoć, choć może się to wydawać niemożliwe, skoro jest nieprzemakalne. Ma jednak dobre właściwości higroskopijne i łączy w sobie te dwie dość skrajne cechy, co czyni je niezwykłym materiałem. Na przykład szybko wchłonięta przez włosie wilgoć natychmiast z niego paruje przy krótkim wietrzeniu. To niezwykle praktyczna cecha, bo pozwala zachować suchość materaca i spełnić mu odpowiednie wentylowanie. A dzięki odprowadzaniu wilgoci powstaje środowisko
rozchwiane dla różnego rodzaju mikroorganizmów, które zazwyczaj niezbyt dobrze rozwijają się w suchym otoczeniu. I tu dochodzimy do kolejnej cechy, jaką jest właśnie ograniczanie namnażania się bakterii czy roztoczy. Końskie włosie samo w sobie nie działa antybakterie, lecz tworzy takie środowisko, w którym mikroby nie mogą się rozwijać. Dzięki temu chroni także wnętrze całego materacu przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniami. I jeszcze jedno dość ciekawe doświadczenie, zastosowanie, które pokazuje, że cały czas jednak jesteśmy blisko natury, mimo niezwykłego rozwoju technologii. W badaniach DNA, które na przykład mają ustalić stopień pokrewieństwa czy wykryć chorobę genetyczną prowadzonych przez laboratoria, na szeroką skalę używa się materiału DNA pobranego z mieszków włosowych końskiego włosia. To materiał naturalny o niezwykłych właściwościach, który zazwyczaj charakteryzują się jedynie wynalazkami przyrody. Warto je wykorzystać, bo na pewno są inspiracją dla wielu kolejnych odkryć naukowych, a nam tymczasem służą swoim dobrodziejstwem. Poniżej modele materaców, w których wykorzystywano końskie włosie. Klikając w nazwę przejdziecie do karty produktu. Tak. Tu jest akurat, jeżeli wejdziecie na tą stronę, to możecie sobie właśnie kliknąć. Ja Wam oczywiście link zostawię do tej strony w opisie. I teraz jeszcze takie pytanie. Czy to dobrze, jeśli w moim materacu jest końskie włosie? Nie ma żadnych przeciwwskazań do spania na końskim włosiu. To niezwykle zdrowy i ekologiczny materiał. Jedynie osoby z bardzo silnym uczuleniem na sierść zwierząt powinny z niego zrezygnować. Zanim końskie włosie dostanie się do materaca, jest dokładnie czyszczone, pozbawione takich elementów, jak na przykład mikrocząsteczki skóry, po to właśnie, aby nie uczulało. W podobny sposób czyści się na przykład pierze gęsie przed szyciem poduszek. Często nawet alergicy mogą spać na końskim włosiu, jeśli materac został wykonany przez dobrą firmę, chyba że uczulenie jest bardzo mocne. Okej, i to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to proszę zostawić łapkę w górę, napisać miły komentarz, zostawić przycisk subskrybuj i przycisk dzwoneczka, aby być z moimi filmami na bieżąco. No. Oczywiście w opisie filmu będą wszystkie strony, będą linki do stron, z których czytałam Wam informacje. I teraz na końcu filmu będą też różne zdjęcia związane właśnie z końskim włosiem. Także no, to by było na tyle. Jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj pojawi się jeszcze film. Będzie to kolejny odcinek DIY, także możecie już sobie zgadywać, co w nim będzie. No. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.